Oskar Formela, student Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wygrał tegoroczną edycję konkursu o laur Czerwonej Róży w kategorii Najlepszy student Pomorza za swoje osiągnięcia naukowe i społeczne. Konkurs organizowany jest od 1962 roku i ma bogatą tradycję. Dzień dobry, Oskar. Dzień dobry, gratulujemy zdobycia lauru Czerwonej Róży. Dziękuję ślicznie. Jakie działania Twoim zdaniem przyczyniły się najbardziej do osiągnięcia tego wspaniałego wyróżnienia? Myślę, że przede wszystkim wszystko zaczęło się od mojego trzeciego roku studiów, kiedy rozpocząłem pracę nad swoją pracą magisterską, kiedy po raz pierwszy raz pojawiłem się w naszym laboratorium wysiłku fizycznego. No i tam, tak jak już wspominałem wcześniej, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wtedy tak naprawdę poczułem swoje powołanie i wiedziałem, że ta nauka będzie mi towarzyszyć do końca życia. I gdzieś ostatecznie dała mi taką możliwość, jaką mam teraz. A jakie umiejętności lub cechy osobiste okazały się kluczowe dla Twojego sukcesu w konkursie o laur Czerwonej Róży? Myślę, że też to, że współpracuję z dzieciakami, to naprawdę nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Dzieciaki nie są łatwym materiałem do pracy, zwłaszcza fizjoterapeutycznej. Jednak powiedziałem sobie, gdzie kiedyś sam nie chciałem pracować z dziećmi, że jeśli uda mi się z dzieciakami, no to każdy kolejny pacjent, czy to starszy, czy młodszy, nie będzie dla mnie problemem. Czy możesz podzielić się z nami jakimiś szczególnymi momentami, które miały miejsce podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu o laur Czerwonej Róży? No przede wszystkim dla mnie, podczas tego dnia, kiedy mieliśmy nasze wystąpienia, kiedy po raz pierwszy pojawiliśmy się i kiedy po raz pierwszy poznaliśmy się, nie dość, że z wysoką kapitułą, to również z innymi nominowanymi, to było dla mnie chyba takie najlepsze możliwe doświadczenie, ponieważ zderzyły się ze sobą przeogromne światy, najlepsi studenci nie tylko z przedmiotów ścisłych, ale również z przedmiotów humanistycznych, artystycznych i tak naprawdę poznanie tych osób było dla mnie bardzo dużą życiową inspiracją. Jakie są Twoje plany na przyszłość po zdobyciu tego prestiżowego wyróżnienia? Czy masz jakieś dalsze cele lub projekty, które chciałbyś zrealizować? No ja tak naprawdę z moimi wszystkimi projektami już działam od dłuższego czasu. Nie pozostaję bez żadnego planu. Za każdym razem, kiedy skończę jeden projekt, rozpoczynam drugi, ale przede wszystkim teraz po laurze Czerwonej Róży jestem przekonany, że doktorat będzie tym numerem jeden i to doktorat również na naszej uczelni. W uroczystej gali, podczas której poznaliśmy tegorocznych zwycięzców, uczestniczył profesor Marcin Dornowski, prorektor do spraw studenckich. Panie profesorze, jakie korzyści przyniesie społeczności akademickiej osiągnięcie w postaci lauru Czerwonej Róży? No my już mamy doświadczenie jakby w tej sytuacji. Jest to nasz czwarty laureat. Oskar jest czwartym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia Czerwonej Róży. Myślę, że przyniesie po raz kolejny rozwój naukowy, organizacyjny, edukacyjny, ale dla studentów. Cały czas, może nie cały czas, ale skupiamy się na tym rozwoju naszych pracowników, nie też zapominając o studentach, natomiast studenci mają swoją ścieżkę i tą ścieżką właśnie jest uczestnictwo w tego typu konkursach. Myślę i jestem przekonany, że przyniesie to bardzo fajne przyspieszenie dla wszystkich studentów a propos właśnie kół naukowych, rozwoju naukowego, uczestnictwa w badaniach naukowych, zaangażowania w działalność organizacyjną, społeczną.